1 września w Cieszynie miały miejsce obchody 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej i Dnia Weterana. Bardzo proszę burmistrz miasta Cieszyna, panią Gabrielę Staszkiewicz, o wygłoszenie okolicznościowego przemówienia. Nie bądźcie obojętni, bo jeżeli nie, to nawet się nie obejrzycie jak na was, jak na waszych potomków, jakiś Auschwitz nagle spadnie z nieba. To zdanie powinno być dla nas wszystkich przestrogą, aby nie popełniać takich samych błędów w przyszłości. Tym bardziej, że pada z ust byłego więźnia obozu Auschwitz-Birkenau, Mariana Turskiego. Dziś, w rocznicę tamtych wydarzeń, kieruję słowa największego podziwu, podziękowania i szacunku do tych, którzy we wrześniu 1939 roku z bronią w ręku przeciwstawili się najeźdźcy. To oni stanowią dziś przykład bohaterstwa i gotowości do największego poświęcenia. To oni stali się wzorem do naśladowania dla współczesnych żołnierzy Wojska Polskiego, jak również dla nas, Polaków. To do nich dziś biegną nasze myśli i słowa. Chwała bohaterom, którzy poświęcili swoje życie w walce o wolność i niepodległość. 83 lata temu, 1 września 1939 roku, głos syren alarmowych oznajmił początek największego konfliktu zbrojnego w dziejach świata, II wojny światowej. Wojny, która pochłonęła miliony istnień ludzkich, a dziś powinna stanowić przestrogę dla ludzkości, a z całą pewnością wojny, która nigdy nie powinna się powtórzyć, o której będziemy jedynie uczyć się z książek w szkołach. A jednak dziś mierzymy się z trwającym na Ukrainie konfliktem zbrojnym, którego największym dramatem jest ludzkie cierpienie, śmierć, zniszczenie, nienawiść, w którym to ludzie ludziom zgotowali tak okrutny los, za nic mając godność człowieka, za nic mając jego prawa, jego strach, a w nas wszystkich budząc pytanie, gdzie leżą granice nienawiści? Obyśmy nigdy tego się nie dowiedzieli, obyśmy nigdy tego nie doświadczyli. Musimy jednak pamiętać, idąc za słowami byłego więźnia obozu, świadka Holokaustu, że Auschwitz nie spadło nagle z nieba, ale najpierw tuptał, dreptał małymi nóżkami zbliżał się, aż w końcu stało się to, co się stało. Musimy również pamiętać o tym, że to się wydarzyło, a to oznacza, że może się wydarzyć wszędzie, na całej ziemi, dlatego nigdy nie możemy być obojętni na drugiego człowieka i ludzkie cierpienie, na zdania, które zakłamują historyczną wiedzę, na przeszłość, którą ktoś naciąga sobie do aktualnych potrzeb politycznych. Nie możemy być obojętni, gdy jakakolwiek mniejszość jest dyskryminowana, ponieważ demokracja to nasze wspólne poczucie odpowiedzialności za kraj, ale też pewność, że prawa mniejszości są chronione, że są ważne. Roman Kent, przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego, reprezentant wspomnień i życia ocalałych z Auschwitz na całym świecie, nieustannie przypominał nam swym wezwaniem, które nazwał 11 przykazaniem, stanowiącym doświadczenie Holokaustu i tej straszliwej epoki pogardy. Nie bądź obojętny. Dziś z tego miejsca chciałam podziękować wam, drodzy mieszkańcy, za ogromną wrażliwość i brak obojętności na drugiego człowieka. Jestem niezwykle wzruszona i podbudowana postawą wszystkich osób, które dosłownie z godziny na godzinę ruszyły z pomocą na rzecz uchodźców z Ukrainy, a także wzięły udział w zbiórkach darów, które dostarczane są do ogarniętego wojną kraju. Dziękuję za waszą gościnność, poczucie bezpieczeństwa i wytchnienia od tych trudnych doświadczeń wojennych, którą okazujecie w obliczu zagrożenia, na które przecież nikt z nas nie był przygotowany. Wojna jest zawsze wielką próbą dla ludzkości.
Z jednej strony ujawnia destrukcyjną potęgę, z drugiej wojna objawia moc dobra w człowieku, niezwykłą szlachetność serca, ofiarność i poświęcenie. I za to jeszcze raz wam wszystkim dziękuję w imieniu własnym i gości z Ukrainy. Są w dziejach świata miejsca, daty i wydarzenia, które na zawsze przechodzą do historii i zostają w naszej pamięci. Taką datą z pewnością jest również noc z 25 na 26 sierpnia 1938 roku, kiedy to żołnierze 4 Pułku Strzelców Podhalańskich oraz funkcjonariusze Straży Granicznej stoczyli bój z niemieckim nazistowskim oddziałem dywersyjnym w obronie tunelu i stacji kolejowej na Przełęczy Jabłonkowskiej. Cieszę się, że mogłam uczestniczyć w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej w Mostach koło Jabłonkowa, zorganizowanej przez Konsulat RP w Ostrawie we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej i Urzędem Gminy w Mostach. Miejsce to jedno z pierwszych celów niemieckiego ataku na Polskę planowanego na dzień 26 sierpnia 1939, odwołanego i przesuniętego, stało się zapowiedzią wojny, która zniszczyła cały świat. Pokazało jednak piękny czyn polskich żołnierzy z 4 Pułku Strzelców Podhalańskich i polskich pograniczników, którzy bronili ówczesnych granic Rzeczypospolitej. Dziś, stojąc pod pomnikiem ofiar hitleryzmu, myślę o wszystkich tych, którym przyszło żyć w czasach wojny. Myślę o ich odwadze i poświęceniu, i o wielkich sprawach i dokonaniach, ale też o cichym bohaterstwie. O wszystkich rozstaniach i pożegnaniach, o bezimiennej śmierci. Życząc wam, drodzy mieszkańcy, świata bez nienawiści, pełnego dialogu, szacunku i tolerancji. Dziękuję bardzo. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik.